Drogi błogosławiony synu, mam nadzieję, że te słowa dotrą do głębi waszych serc i że przyjmiecie je z czułością, jaką odczuwa ojciec, komunikując się z synem. Wiedzcie, że jesteście kochani nie do opisania i z bezwarunkową miłością dzielę się z wami tym boskim przesłaniem. Gdy zbliżamy się do roku 2024, chcę, abyście zabrali ze sobą istotę mojego przesłania. Doświadczcie miłości i odnowienia, które tylko ja, wasz Ojciec Niebieski, mogę zaoferować. Życie to podróż pełna wyzwań, radości, smutków i niespodzianek, ale przede wszystkim jest dla ciebie okazją do poznania błogosławieństw, które dla ciebie przygotowałem. Napisz w komentarzu: Boże, wierzę w twoje słowa, przyjmuję twoje błogosławieństwa. Chcę zacząć od przypomnienia o przemieniającej mocy miłości. Miłość jest siłą, która porusza niebiosa i ziemię i jest ogniwem, które jednoczy wszystkie rzeczy. Kiedy doświadczasz prawdziwej miłości, jesteś świadkiem przebłysku mojej własnej natury, ponieważ jestem miłością. Niech ta miłość zaleje twoje serce, kierując każdym krokiem w stronę nowego roku. Czasami życie może przypominać zużyty gobelin, pełen splątanych nitek i wyblakłych kolorów. Pamiętaj jednak, że jestem wielkim odnowicielem. Tak jak wykwalifikowany rzemieślnik przywraca cenne dzieło, tak ja jestem gotowy przywrócić każdy obszar twojego życia, który wymaga uzdrowienia i odnowy. Otwórz swoje serce na możliwość Bożego odnowienia, ufając, że w moich rękach wszystko stanie się nowe. Możesz czuć się zagubiony, zraniony lub zniechęcony, ale nigdy nie zapominaj, że nadzieja jest ziarnem zasianym na żyznej glebie mojej miłości. Pozwól, aby ta nadzieja rozkwitła, niezależnie od okoliczności, jakie życie na ciebie rzuca. Nadzieja to światło, które świeci nawet w najciemniejsze noce, wskazując drogę do przyszłości pełnej obietnic. Połącz się ze mną w modlitwie, moje dziecko. Nie postrzegaj modlitwy jako monologu, ale jako intymny dialog między ojcem i synem. Rozmawiaj ze mną tak, jakbyś rozmawiał ze swoim najlepszym przyjacielem, dzieląc się swoimi pragnieniami, radościami i obawami. Zawsze słucham, gotowy zaoferować pocieszenie, mądrość i wskazówki. W roku 2024 uczyń modlitwę swoim codziennym nawykiem i odkryj bliskość, jaką możemy mieć. Pamiętaj, że nawet w cichych chwilach pracuję za kulisami twojego życia. Czasami moje odpowiedzi mogą nie być takie, jakich oczekujesz, ale ufaj, że każdy szczegół jest pod moją suwerenną kontrolą. Czasami błogosławieństwo tkwi w oczekiwaniu, w procesie, we wzroście, który następuje, gdy mi ufasz. Wkraczając w rok 2024, zobowiąż się do poszukiwania prawdziwego szczęścia w rzeczach, które są naprawdę ważne. Świat może oferować ulotne przyjemności, ale trwałą radość i pokój,
które przewyższają wszelkie zrozumienie, można znaleźć tylko we mnie. Dokonuj wyborów, które odzwierciedlają wartości mojego królestwa, a odkryjesz zadowolenie, które wykracza poza twoje okoliczności. Nie bójcie się nieznanego, bo jestem Bogiem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Każdy nowy dzień daje ci szansę na rozwój, naukę i doświadczenie tego, co niezwykłe. Otwórz się na możliwości, które stoją przed tobą, wiedząc, że jestem na czele każdego twojego kroku. Nie pozwól, aby strach cię paraliżował. Zamiast tego zaufaj mi i idź naprzód z odwagą. Przebaczenie jest kluczem do wolności, mój synu. Jeśli w twoim sercu są rany, uwolnij je mocą przebaczenia. Tak jak ja ci przebaczam, tak i ty wzmocnij siebie, aby przebaczyć tym, którzy cię skrzywdzili. Przebaczenie nie jest tylko dla dobra drugiej osoby, to wyzwolenie dla twojej duszy. Przebaczając, pozwalasz miłości swobodnie płynąć, lecząc stare rany i robiąc miejsce na rozwój. W nowym roku zobowiążcie się do poszukiwania mądrości, która pochodzi ode mnie. Mądrość to nie tylko wiedza, ale także umiejętność jej stosowania w sposób sprawiedliwy i pełen współczucia. W obliczu trudnych decyzji módlcie się o mądrość, a ja udzielę jej w sposób, który zaskoczy nawet najmądrzejszych na tym świecie. Dbaj o świątynię, jaką jest twoje ciało, gdyż jest ono darem Bożym. Dokonuj zdrowych wyborów, które promują dobre samopoczucie fizyczne, emocjonalne i duchowe. Pamiętaj, że jesteś kochany bezwarunkowo, bez względu na swój wygląd czy osiągnięcia. Dbając o siebie, honorujesz dar życia, który ci dałem. W roku 2024 bądźcie narzędziem mojej miłości i współczucia w otaczającym was świecie. Szukaj okazji, aby dotrzeć do potrzebujących. Bądź uchem słuchającym tych, którzy cierpią i bądź świecącym światłem pośród ciemności. Prowadząc życie pełne hojności i służby, odzwierciedlacie moją naturę i przyczyniacie się do odbudowy otaczającego was świata. I wreszcie, nigdy nie zapominaj, że jesteś moim ukochanym dzieckiem i moja miłość do ciebie jest wieczna. Żaden błąd, żadna porażka, żadne zboczenie ze ścieżki nie oddzieli cię od mojej miłości. W roku 2024 żyjcie w pewności mojej stałej i niezachwianej miłości. Zaufaj mi, nawet gdy w życiu szaleją burze, bo jestem niewzruszoną skałą, na której możesz zbudować swoje życie. Niech rok 2024 będzie czasem głębokiej więzi ze mną, doświadczania miłości i odnowienia, które tylko ja mogę zaoferować. Obyście szli z ufnością, wiedząc, że zawsze jestem przy was, prowadzę, chronię i kocham. Z wieczną miłością, wasz Ojciec Niebieski. Jeśli spodobały ci się dzisiejsze słowa błogosławieństw, zostaw lajka i udostępnij ten film. Zawsze pamiętajcie, Bóg was kocha.